Cześć, z tej strony Piotra, wy oglądacie kanał. W końcu się nauczę oświetlać ten green screen Lurgia. Naprawdę, ten moment nastąpi, jestem o tym przekonany. Wraz z nowym rokiem chcemy wprowadzić trochę regularności, trochę więcej regularności, jeśli chodzi o treści czysto muzyczne, które trafiają na nasz kanał. Dlatego obok przeglądu singli cotygodniowo będziemy się widzieć również z, nie wiem, płytą tygodnia, czymkolwiek. Po prostu recenzją ode mnie. Michał przeprowadzi was przez highlighty, jeśli chodzi o piosenki mijającego tygodnia. Ja natomiast wybiorę jakąś płytę z tego roku, która moim zdaniem jest warta uwagi, omówienia. Niekoniecznie zawsze będzie to recenzja pozytywna. Czy oznacza to, że znikną recenzje w innych formach? Nie, w żadnym wypadku. Będą się pojawiały i recenzje od reszty ekipy i będzie się pojawiał również czego słuchać jako przegląd właśnie premier danego miesiąca. A dawajcie znać, czy wam to pasuje, czy nie. A ja przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płycie OVV, of OW, Atrocious Filth. Czy jej zapytacie? Atrocious Filth to zespół, który powołany został do życia w 92 roku. Ja pierwszy raz tą nazwą zetknąłem się 4 lata temu, gdy wydali po wielu, wielu latach niebytu epkę Mounds. No i wtedy przeczytałem, że ich pierwszy materiał 100% Jesus to był taki wow, wyprzedzający o lata świetlne całą scenę materiał, że to nigdzie nie mogło trafić, bo tak bardzo patrzyli do przodu i tak dalej, że jest to materiał niesamowicie kultowy. Okej, możliwe, że był. Ja praktycznie jestem z tą płytą równolatkiem, ale no nie była ona moim towarzyszem zabaw dzieciństwa i poznałem ją dopiero właśnie w 2016 roku z perspektywą muzyki, która już w międzyczasie powstała. No dla mnie ten materiał zestarzał się bardzo źle, głównie ze względu na to, jak brzmieniowo został zrealizowany. Po prostu słucha się tego ciężko, ale nawet mimo tej siermiężnej, bardzo chałupniczej produkcji słychać, że są tam naprawdę ciekawe pomysły, zupełnie nieprzystające do tego, co się działo w polskim gitarowym graniu dookoła. Są to raczej fascynacje Słonsami, Gutless, czy może nawet Sonic Youth. I epka Mounds, która w 2016 roku była według słów członków zespołu takim testem, papierkiem lakmusowym, czy w ogóle na taką muzykę może być jeszcze jakieś zapotrzebowanie. I biorąc pod uwagę jej dosyć ograniczony odbiór, wydaje mi się, że odpowiedź była negatywna. Jeśli chodzi o moją osobistą perspektywę, no na mnie to wydawnictwo nie zrobiło specjalnego wrażenia, bo to brzmiało właśnie jak te pierwociny nagrywane w tym 94 roku, tylko już przez ludzi, którzy wiedzieli, jak to zrobić, umieli to zrobić. No ale to wciąż była muzyka sprzed 20 paru lat, prawda? Tylko w nowym opakowaniu, więc nie wątpię, że było to ekscytujące dla samego zespołu. Dla mnie jako słuchacza, który nie miał z tym żadnej emocjonalnej, bliskiej koneksji, przyszło mi to dosyć obojętnie, obok głowy. No i postanowiłem sprawdzić najnowszy materiał zespołu, tutaj już w przebudowanym składzie, bo właśnie może to jest też kwestia tego, że wtedy się tam po tej epce różne rzeczy w życiu członków zespołu podziały, że zabrakło trochę do tego follow-upu, jakiegoś sensownego wsparcia promocyjnego, koncertowego. Może ta muzyka wtedy jakoś zarezonowałaby inaczej, no ale tak czy inaczej, skład został prawie całkowicie przebudowany. Fast Forward 2021, OVV. No muszę wam przyznać, że kompletnie się tego nie spodziewałem, ale jestem zmieciony z powierzchni ziemi. Jestem absolutnie zachwycony tą muzyką. Wydaje mi się, że tutaj zespół dał sobie po prostu, no nie wiem, co im się działo w głowach, ale ja to tak odbieram, że dali sobie po prostu na luz i pozwolili temu płynąć. Trudno mi to będzie opisać, wiecie, bo na dobrą sprawę to jest muzyka, mimo tego, że osadzana jest w takich, a nie innych kontekstach, że przewija się w takich, a nie innych mediach, że gdzieś tam ci muzycy również zaczepiali się w takich, a nie innych zespołach, to jest to muzyka na wskroś wręcz antymetalowa.
Metal jest muzyką i w tym tkwi jego siła prosto, kochającą linearną narrację, przeprowadzającą słuchacza od punktu A do punktu B z kilkoma kulminacjami, wywodzącą się z muzyki rockowej, gdzie mamy te struktury typowe, piosenkowe, zwrotka, refren, solówka, koniec, tak? Wreszcie metal jest muzyką pełną podgatunków, które starają się tworzyć jakiś określony klimat, odwoływać się do jakiejś atmosfery. A tutaj ta muzyka dla mnie przestaje działać narracją, a raczej ta narracja jest wyprowadzona zupełnie inaczej niż w muzyce metalowej. Dużo bliżej jej do wyimprowizowanej i doprowadzonej do perfekcji sesji, w której muzycy grają do siebie, uważnie słuchają, co się dzieje, albo już nawet sięgając po porównania pozamuzyczne, do jakiegoś abstrakcyjnego obrazu, przed którym po prostu stoicie. I on nie przedstawia na pozór żadnego konkretnego wydarzenia, nie kryje się tam żadna historia, historia jest w was. I ten obraz tylko działa po prostu, jasne, twórca ma jakieś tam zamierzenia i tak dalej, ale umówmy się, że najważniejsze jest to, co dzieje się między dziełem a odbiorcą. Tutaj jest ten moment najciekawszego zwarcia, prawda? Ten obraz, a w tym przypadku muzyka Atrocious Filth, po prostu jest pewnym wyzwalaczem emocji. Pozwala wam poszybować, przewala się po was falami dźwięku. Możecie się w niej rozejrzeć, obejrzeć ją dokładnie z każdej strony, a i tak jest to krajobraz, którym wiecie, że przy każdej kolejnej sesji dotrzecie w trochę inne miejsce, odkryjecie jego nieco inne zakątki. Jeśli mielibyśmy wrócić do jakichś porównań stricte muzycznych, pewnie w wielu recenzjach tej muzyki przewiną się nazwy tak jak Kobong, tak jak Neuma, jak Nya, jak chociażby Ketha Tou, ale wydaje mi się, że główne podobieństwo do tych nazw, do muzyki granej przez tych artystów, tkwi nie właśnie w samych dźwiękach, ale w pewnym bardzo odrębnym świecie, który one kreują. Bo Atrocious Filth naprawdę w nosie ma to, co się dookoła dzieje. I tak jak było to przeszkodą dla mnie przy odbiorze Mons, które było przez to trochę wyciągnięte ze swojej epoki, tak tutaj nadaje to muzyce po prostu świeżości i w pewnym sensie ponadczasowości. Produkcja tej płyty jest oszałamiająca. I to obserwowanie, jak różne wątki podawane są między instrumentami, jak linie melodyczne zmieniają się na linie rytmiczne i tak dalej, ma to wymiar trochę takiego ekstremalnego ASMR-u, prawda? Sporo jest tutaj grania transem, grania atmosferą, rytmem. Mało jest właśnie jakichś oczywistych punktów zaczepienia, tylko właśnie cały czas jesteście poddawani działaniu różnych bodźców dźwiękowych, które w fantastyczny sposób pobudzają waszą wyobraźnię. Przy czym, mimo tego mocno abstrakcyjnego charakteru tej muzyki, unika ona takich mielizn, które służą chyba tylko temu, żeby zaspokoić jakoś ego twórców. Nie jest to muzyka rozwleczona, nie jest to muzyka na siłę, szpanująca jakąś erudycją, ale właśnie widać, że są w niej bardzo określone struktury, bardzo zamierzone struktury, tylko właśnie do czego one już służą, musicie sami odkryć. I to jest dla mnie największa przygoda, jaka towarzyszy tej muzyce. Wiele więcej wam nie powiem. Nie jest to długie wydawnictwo, więc zachęcam was, żebyście czym prędzej zamknęli tę kartę, weszli na Bandcamp zespołu i sprawdzili sami tę fenomenalną płytę. A jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o historii samego zespołu, to polecam chociażby wywiad na metalsite.pl, którego zespół dzielił. Jest tam sporo ciekawych wątków, głównie czysto biograficznych, ale tłumaczących też inspiracje artystów. Ode mnie to wszystko. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Nie wiem jeszcze, czy w piątek. Mam nadzieję, że trochę wcześniej, jak mi obowiązki pozwolą. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!